Witajcie moi drodzy, że dzisiaj w zupełnie innych okolicznościach przyrody, prawdziwej przyrody, miałam tą możliwość, że spędziłam jeden dzień na wyspie lebańskiej, Lebanon Island w Dubaju. I no nie mogłam się powstrzymać, zabrałam matę i to była dobra decyzja. I specjalny odcinek dzisiaj dla Was. Trochę słońca, trochę tej pozytywnej energii w zimowy i taki pewnie chłodny dzień w Polsce. Czy skądkolwiek oglądacie, napiszcie skąd oglądacie, skąd ze mną ćwiczycie, z którego zakątka światu. Ja dla Was nagrywam obecnie z Dubaju i dzisiaj taki specjalny odcinek właśnie bardziej słoneczny. No takie ogólne ćwiczenia rozciągające i wzmacniające Wasze stawy. Możecie siedzieć na podłodze tak jak ja, albo usiąść sobie wygodnie na krześle lub na sofie. Tylko tak, żebyście nie używali oparcia. Ci, co już długo są na moim kanale, to doskonale o tym wiedzą, ale jeszcze przypomnę, jeżeli ktoś dołączył do nas pierwszy raz. No i zacznijmy najpierw od głowy. Będziemy tą głowę tak lekko przechylać na boki. Bardzo płynny, powolny ruch. Nie spieszcie się, żeby to nie były takie gwałtowne szarpane ruchy, tylko taki powolny. My tą głową mało ruszamy, raczej to jest z reguły całe ciało. Więc te mięśnie są często mocno przykurczone i takie gwałtowne ruchy powodują, że one mogą dostać takich spazmów, że potem będą boleć. Taki gwałtowny ruch powoduje, że mamy taką jakby kolkę, to takie uczucie właśnie takiego kłucia w mięśniach szyi czy karku, więc takim naprawdę bardzo powolnym ruchem tą głowę na boki, w prawo, w lewo. No i jak zawsze łączymy z oddechem, czyli raz w jedną stronę wdech i w drugą stronę wydech. Świetnie, wdech i wydech. Super, jeszcze jeden raz. Teraz barki. Jakby się zakreślali, takie duże koła z Waszych ramion, z łokci przede wszystkim. Próbujemy te łokcie tak wyciągnąć, ściągnąć do tyłu, żeby rozciągnąć tą klatkę piersiową, żeby rozruszać te barki. Tu pracujemy wszystkie mięśnie z przodu górnej części ciała, ale również wzmacniamy tylne, czyli to ćwiczenie, szczególnie dla osób, które mają okrągłe plecy. Najlepsze ćwiczenie w zasadzie wykonywać codziennie, jeśli możecie, tylko nie ciągnąć na siłę, nie próbować tutaj za bardzo forsować. Tyle, ile dajecie radę, a po pewnym czasie, jeżeli będziecie regularnie ćwiczyć, to będziecie czuli, że ten zakres ruchu Waszych ramion zwiększa się, co oznacza, że mięśnie klatki piersiowej się rozciągnęły, Wasz oddech będzie dużo głębszy, więc będziecie bardziej dotleniać Wasze ciało, wszystkie mięśnie, wszystkie komórki, czyli będziecie się lepiej czuli. I jeszcze jeden raz. Głęboki wdech i powoli wydech. Teraz zaplatamy dłonie razem i tak jakbyście coś odpychali od siebie. Wdech i z wydechem dłonie do klatki piersiowej. Cały czas skierowane do przodu. Wdech, rozciągamy, czujecie plecy, barki i wydech. Wdech i wydech. Świetnie. Jeszcze raz. Wdech i wydech. Super. Opuścimy sobie dłonie i nadgarstki. Taki powolny ruch. Znowu zakreślamy koła z naszych dłoni. Pracują nadgarstki. Barki i ramiona rozluźnione, czyli łokcie tak swobodnie wzdłuż ciała. Ta górna część ciała teraz nie pracuje, tylko właśnie stawy, nadgarstki, przedramiona, mięśnie dłoni. Zmieniamy kierunek. Mam nadzieję, że każdy z uśmiechem ćwiczy, kontroluje oddech, bo to jest bardzo ważne. Szczególnie dla osób, które zaczynają ćwiczyć. Bardzo często tak się skupiają na tym ruchu, na ćwiczeniach, że zapominają o oddechu. Więc dlatego ciągle Wam o tym przypominam, żebyście wiedzieli, jak ten oddech łączyć z ruchem, żeby no jeszcze bardziej wspomagać dotlenianie tego organizmu. Ostatni raz.
Świetnie. Teraz położymy sobie lewą dłoń na prawym kolanie. Prawą dłoń wyciągniemy do przodu i z wdechem będziemy wykonywać skręt do prawej strony. Sylwetka wyprostowana. Jeżeli ciągniecie za bardzo, a mięśnie nie są gotowe, to będziecie się pochylać do przodu. Więc dopóki nie pochylacie się do przodu, to możecie ciągnąć ten bark, to ramię bardziej do tyłu. I z wydechem wracamy do pozycji wyjściowej. Wdech. I wydech. Świetne ćwiczenie na rozciąganie klatki piersiowej jednej strony. Pracuje tutaj kręgosłup. Rozciągamy odcinek lędźwiowy. Wzmacniamy mięśnie brzucha, szczególnie boczne. Widzicie, proste ćwiczenie, a ile korzyści z niego jest. Wdech. I wydech. Dobrze, zmienimy stronę. Prawa dłoń na lewym kolanie. Lewe ramię z przodu, z wdechem do lewej strony, dopóki sylwetka wyprostowana. I z wydechem wracamy do przodu. Wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. Świetnie. Teraz oba ramiona z przodu. Z wdechem ściągamy łopatki, ściągamy barki, staramy się te dłonie, ramiona wyciągnąć do tyłu i z wydechem zaokrąglamy plecy, mięśnie brzucha ściągnięte i dłonie razem. Wdech, otwieramy klatkę piersiową, unosimy wysoko, tak na ile dajecie radę i z wydechem odwrotnie rozciągamy plecy. Wdech i wydech. Czujecie? Przy wdechu otwieramy klatkę piersiową, rozciągamy mięśnie barków i z wydechem plecy rozciągamy. Ostatni raz wydech. Świetnie. I powoli rozluźniamy. Potrząsamy dłonie, ramiona, rozluźniamy barki. Super. Jeżeli siedzicie na krześle, to stopy szeroko, tak żebyście mieli dobry balans, dobrą równowagę na krześle. Kto siedzi po turecku, to prawa noga z przodu, unosimy prawe ramię i skłon do lewej strony, rozciągamy prawą stronę, trzymajcie ramię wyprostowane, wyciągnięte wysoko, a lewą stronę rozluźniamy. Wdech i wydech. Świetnie. Wdech i wydech. Jeśli mięśnie boczne i kręgosłup wokół kręgosłupa w odcinku lędźwiowym są nierozciągnięte, to będziecie unosić prawe biodro, więc dopóki dociskacie prawe biodro, pośladek do podłogi, czy na krześle raczej nie, ale na podłodze, łatwiej właśnie tutaj można tą pozycję troszkę zmienić, to lewe ramię, lewy łokieć dociągamy tylko do momentu, kiedy nie unosimy prawego pośladka, prawego biodra. Świetnie, opuszczamy. Zmienimy stopy. Szczególnie, kiedy siedzimy na podłodze. Na krześle mamy nogi szeroko, więc nie ma znaczenia, a tu po prostu łatwiej jest utrzymać równowagę, kiedy ta noga jest z przodu. Wdech i powoli wydech. Ramię wyprostowane, nie uginajcie łokcia, jak ugniecie łokieć, to już nie rozciągamy tej lewej strony tak mocno. Wyprostowane ramię, jeśli ugniecie łokieć, to no, tracimy tutaj tą możliwość rozciągania naszego lewego boku. Wdech i wydech. Świetnie, jeszcze jeden raz. Super, opuszczamy. Ramiona przed sobą, dłonie wdech, unosimy, wydech, palce w dół. Wdech i wydech. Świetnie, jeszcze parę razy. Pracują nadgarstki, pracują mięśnie przedramion, dłoni. Fajnie się tu rozciągają. I rozluźniamy. Świetnie. Unosimy ramiona i powoli opuszczamy. Raz, jeden i drugi. Wdech
i tak powolutku, kontrolowanym ruchem opuszczamy, żebyście nie opuszczali takim gwałtownym, bez kontroli mięśni, bo to nie jest dobrze. My tu chcemy rozluźnić mięśnie, ale muszą być kontrolowane. Wdech i wydech. Świetnie, ostatni raz. To wszystko na dzisiaj, taka krótka sesja. Mam nadzieję, że bardzo pozytywna, bardzo słoneczna, ciepła dla Was. Inny klimat mamy tutaj niż w Polsce, więc trochę Wam tego słońca, pozytywnej energii przesyłam. Od siebie do Was. Serduszka. Dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo pięknie za wszystkie komentarze, za Waszą aktywność, za to, że świetnie tutaj budujemy tą naszą grupę na Facebooku. Możecie też śledzić na Instagramie, ale przez Facebooka mamy tutaj taką szybszą możliwość interakcji, kontaktowania się ze sobą. Bardzo mnie zawsze cieszą Wasze komentarze, bo mogę Was poznać, na jakim jesteście poziomie, czy ćwiczenia są trudne, łatwe, jak, w którym kierunku powinniśmy dalej iść. I to wszystko z mojej strony. Życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia i widzimy się za tydzień już najprawdopodobniej w studio. Trzymajcie się, do zobaczenia.